Kruchość ciała Opowiadanie z serii Mrówa Czasami w życiu człowieka dzieje się coś, co zmienia go na zawsze. Mogę to potwierdzić. Te pięć tygodni z Łapińską, jej śmierć zmieniły mnie. Cała poprzednia motywacja która pchnęła mnie do podpisania kontraktu na mrówę, gdzieś zniknęła. Popęd seksualny wygasł i to teraz ja kierowałem nim, a nie on mną. Jeżeli się pojawiał, to szedłem do łaźni w grzybni i brałem zimną kąpiel. Łaźnię w grzybni obsługiwał bardzo stary mężczyzna i za pierwszym razem, gdy kazałem mu nalać do wanny zimnej wody, myślał, że żartuję. – Woda jest lodowata, proszę pana – powiedział – Jakbym sobie z tego nie zdawał sprawy, dziwnie się czułem, że mówił do mnie per pan. Miał chyba z dziewięćdziesiąt lat, ale trzymał się prosto. Był żylasty jak rzemień i łysy. Wiem, odpowiedziałem zamyślony, taką właśnie chcę. Zimną jak wysyn. Mężczyzna nie wzruszył ramionami. Jakby zrobiło dziewięćdziesiąt dziewięć procent ludzi w olbrzymie. Jego twarz przybrała zafrasowany wyraz. Pozwoli pan, że będę z panem na dole. Taka kąpiel jest niebezpieczna. Można od tego umrzeć. A jak ktoś przyjdzie? zapytałem. No tak, szepnął i zmarszczył brwi. Niech pan poczeka. Umówimy się, że będzie pan mi odkrzykiwał, dobrze? Tak będę wiedział, że wszystko w porządku. Dobrze, zgodziłem się. Możemy się tak umówić. Ten starzec to był dobry człowiek, ukształtowany wtedy, gdy świat mógł być dla większości lepszy. Nazywał się Antoni. Polubiłem go i na zimne kąpiele chodziłem tylko do jego łaźni. Zawsze mi towarzyszył, gdy dygocąc dochodziłem do siebie po lodowatej kąpieli. Przykrywał mnie kocem. To był naprawdę dobry człowiek. Tak jak mój przyjaciel Frank. Znałem już dwóch dobrych ludzi w modułach i to był mój sukces, chyba największy w życiu. Frank zaczął się o mnie niepokoić, gdy po dwóch tygodniach nie wróciłem z wyprawy na posterunek wschodni. Poszedł do systemowego w Grzybni i wyrecytował mój numer identyfikacyjny, by się dowiedzieć, co się ze mną stało. Systemowy nie chciał mu nic powiedzieć. Dwudziestu ośmiu kolejnych, których odwiedził w innych modułach, też odmówiła mu odpowiedzi, mówiąc, że to dane tylko dla rodziny. W końcu, po kilku dniach tułaczki, dostał odpowiedź, że nikt nie zgłosił, że nie żyję, ani nie jestem zaginiony. Od tej pory każdego dnia modlił się o mnie nie tylko o ósmej wieczorem, ale także o ósmej rano. Dwie godziny dziennie tracił na powtarzanie słów w pustkę do kogoś, kto go nie słyszał. A może słyszał? Nie wiem. Czy dlatego ja przeżyłem, mała Piska? Nie. To przecież ona miała ciało wytrenowane do zimna, a nie ja. To prawda, że byłem młodszy. Tak mi to zresztą tłumaczyli, byłem młodszy, młodszy mózg i młodsze ciało. To zdecydowało, że przeżyłem. Po kilku godzinach leżenia pod tym hamakiem na słońcu tuż przed zmierzchem przyszli żołnierze zwiadu. Zastanawiałem się często, czy jakbyśmy poczekali z łapiską jeszcze jeden dzień, to czy to by coś zmieniło. Czy żołnierze byliby w stanie zabić mięsowora, czy może on zabiłby ich? Wtedy, kiedy półprzytomny leżałem przed bunkrem, byłem przekonany, że to zwiat wyciągnął nas ze studni. Ale to nie oni zabili wora, to nie oni nas z Łapińską resuscytowali. To był ktoś inny. Największa zagadka. Kto to był? Degeneraci, jakiś banita? Naprawdę pytań było wiele, a ja nie miałem na żadne odpowiedzi. Żołnierze postanowili spędzić noc na drzewach. W bunkrze było jeszcze gorąco, jak w piecu. Buchał z niego dym i wszędzie leżały macki wora. Znaleźli kilka drzew w okolicy bunkra, na których mogli spać. Zabrali kościste jądrowora i ciało łapińskiej. Mieli też instrukcję odstrania, by odebrać mi kinetyk razem z amunicją, ale nie mogli znaleźć ani broni, ani żadnego z pocisków. Byłem pewien, że ktoś je zabrał. Kabura leżała z moimi ubraniami. To nie było możliwe, żeby sam wypadł mi w studni, ani kiedy ktoś wlókł mnie z bunkra. Gdy wróciliśmy do Olbrzyma, pięć dni mnie przesłuchiwali. Przede wszystkim chcieli wiedzieć, kto nas z łapińską uratował i dlaczego. Nie potrafiłem im na to pytanie odpowiedzieć, ale wciąż pytali. Szczególnie interesowała ich sprawa kinetyka i amunicji. Podobno wielu żołnierzy zwiadu ukrywało amunicję na zewnątrz, chcieli mieć potem zapas na wszelki wypadek. Za wiele wykroczeń. I przestępstw olbrzymie groziła banicja. Kilka magazynków i ukryta broń mogły robić różnicę między życiem a śmiercią. Wszystko co miałem do powiedzenia powiedziałem, a oni i tak przesłuchiwali mnie godzinami. W końcu jednak dali spokój i mnie puścili. Na czas przesłuchania trzymali mnie w szpitalu w kompleksie. Było tam pięknie, jak na filmie pomieszczenia jak na lekcji geometrii idealne kąty proste pomalowane wygładzone ściany elektryczność i ogrzewanie ciepła woda w łazience i smaczne jedzenie potem oddali mi moje łachy i poprowadzili do modułów korytarze w kompleksie były jasno oświetlone a pod metalową kratownicą po której stąpałem biegły kable i rury Przeszedłem przez korytarz łącznikowy i tam mnie zostawili, tuż za wartownią. Odstawili do modułów jak kawałek niepotrzebnego mięsa. Nie wiedziałem, co robić, czy iść do grzybni. Po tylu tygodniach, Franka mogło już tam nie być. Stałem niezdecydowany, gdy nagle zmaterializował się przede mną mały chłopiec. Miał najwyżej pięć lat. Panie Adamie, powiedział, proszę za mną. Chciałem go w pierwszej chwili przepędzić, ale poznałem to dziecko. To był tomek z bandy Kreski. Poszedłem za nim. Zaprowadził mnie do korytarza wodowego i w całkowitej ciemności wskazał wnękę, którą obaj się wcisnęliśmy. Szukają pana cały czas szepnął. Podwyższono nagrodę. Są przed wartownią włączników w wielu innych miejscach i na każdym przesmyku grzybni. Rozeszły się plotki, że tam pan mieszka. Proszę poczekać, bo jestem tu sam. Zawiadomię strunę i wróci pan do grzybnie z nami. Zgodziłem się poczekać, a po godzinie zjawiła się obstawa. Było ze mną co najmniej dziesięciu bandziaków. Ruszyliśmy obwodowcem. Pilnował mnie struna osobiście razem z drugim dwunastolatkiem. Dlatego paszy, odezwał się szeptem struna w ciemności. Stało się to teraz osobiste. On ma punkty znajomości i fanty. Jest wściekły, że tyle wydał, a Pan ciągle żyje, panie Adamie. Ochrona pana i pana wdęki, pochłania nas niemal całkowicie i dlatego. Mam dużo punktów, przerwałem mu. Dopłacę wam. Nie zaprotestował. Umowa to umowa. Chciałem jedynie się upewnić. Czy zgadza się pan, żebyśmy zrobili wszystko, żeby wypełnić kontrakt? Mamy plan, który na pewno się uda. Musimy zająć się innym zleceniem. Znaleźć uciekiniera. Za niego jest nagroda, której potrzebujemy, a jest w naszym rewirze. Jak to jest, zapytałem, że jak trzeba kogoś znaleźć, to biorą się za to bandziaki, a nie porządkowi. W niektórych modułach porządkowi boją się wychodzić poza krzyż. To jak mogą kogoś znaleźć? A kogo dokładnie będziecie szukać? Zapytałem. Dziewczyna uciekła z rozkoszniaka. I nie wstydzisz się tak łapać dziewczyn? Może uciekła przed kimś? Ma nóż i poderżnęła gardła dwóm bandziakom, z którymi mamy sojusz. To sprawa honorowa i trudna, bo trzeba ją złapać żywą. A jak wygląda? Czarne włosy, ciemna skóra, niska i drobnej budowy ciała, ale bardzo zadziorna i agresywna. Jest bardzo niebezpieczna, może nawet szalona. Ile lat? Zapytałem. Czternaście. Czternaście lat, powtórzyłem za nim szeptem. Czternaście lat. Już chcieli z niej zrobić prostytutkę w rozkoszniaku. Przez chwilę szliśmy w milczeniu. Wstyd mi się zrobiło, że korzystałem z usług dziewczyn w tamtym miejscu. Były o wiele starsze. Ale co się działo, kiedy miały czternaście lat? To zgadza się Pan, żebyśmy wywiązali się z kontraktu? Zruszyłem ramionami i skinąłem głową. Po chwili zorientowałem się, że z powodu całkowitej ciemności struna nie mógł tego widzieć. Zgadzam się, powiedziałem. Frank się rozpłakał, gdy mnie zobaczył. Długo nie mógł uwierzyć, że wróciłem żywy. Modliłem się za ciebie i podziałało, powiedział. Chyba coś w tym jest. Widzę, że wyposażyłeś się w sprzęt. Wskazałem różaniec na stole. Tak. Taka stara babcia w kościele powiedziała, że nie do Boga trzeba się modlić, ale do jego matki. Bo ta ma większe serce. To byłeś w kościele? Tak, ale tylko parę razy. Spuścił głowę, jakby to był jakiś powód do wstydu. Żebyś ty klechą w końcu nie został, mruknąłem i pogruziłem mu palcem. Nie ma obawy, zapewnił, uśmiechając się lekko. Ten uśmiech był jednak drżący, niepewny. Jestem oddany nauce. Im dłużej o tym myślę. Tym bardziej mi się wydaje, że modlitwa to przypadek szczególny jakiegoś ogólnego prawa, które w przyszłości będzie można opisać matematycznie. Jeżeli przeżyję moje pozostałe 28 misji, to też będę sądził, że to wyłącznie dzięki Twoim modlitwom. 28. Myślałem, że to Twoja piąta. Za to, że piąta była długa, to policzyli mi podwójnie. Tak samo z tą następną, co trwała pięć tygodni i teraz mam zaliczone osiem, chociaż wyszedłem pięć razy. Potem usiedliśmy z Frankiem na swoich pryczach i opowiedziałem mu o przebiegu misji z Łapińską ze szczegółami. Miał wiele pytań. Pod koniec, kiedy opowiadałem o tym, jak znalazłem Łapińską martwą, poderwał się na nogi i zaczął chodzić po wnęce. Więc trzeba stwierdzić, że umarłeś powiedział wskazując na mnie palcem technicznie umarłeś zatrzymały się twoje czynności życiowe i ktoś cię przywrócił do życia to znaczy co co chcesz powiedzieć tam w tej studni na tyle się wychłodziliście że straciliście przytomność i przestały bić wasze serca wtedy najprawdopodobniej zanurzyliście głowy jeszcze bardziej schładzając organizm i co potem Ktoś musiał was wyciągnąć ze studni, przenieść przed bunkier i zrobić sztuczne oddychanie i masaż serca. Na to by wskazywały te zasinienia łapińskiej, co mówiłeś, te między piersiami, i twój ból żeber. To dlaczego ona nie żyje, a ja tak? Nie wiem, naprawdę nie wiem, odpowiedział Frank i ciężko westchnął. Struna nie miał ze mną dużo roboty. Chadzałem jeść tylko raz dziennie do stołówki wygrzybni, potem po drodze do systemowego sprawdzić czy nie ma wezwania i dwa razy na zimne kąpiele, czyli razem trzy razy dziennie. Dawał mi dużą obstawę, ale nigdy nic się nie wydarzyło. W ciągu dnia dużo siedziałem u Antoniego. Okazało się, że starzec bardzo lubił książki ale w ciągu ostatnich pięciu lat tak pogorszył mu się wzrok, że nie był w stanie czytać. Czytałem mu więc, a on, żeby się odwdzięczyć, opowiadał mi o czasach przed Eksodusem. Okazało się, że znał kreskę, więc kilka razy przyprowadziłem też Franka. To był mądry człowiek i mimo wieku miał wyjątkowo ostre myśli. Jedenastego dnia po powrocie do Grzybni Struna poprosił mnie, żebym poszedł do stołówki w łączniku, zjadł tam posiłek, a potem wrócił z góry ustaloną trasą. Gdyby coś mnie zaniepokoiło, miałem uciekać w stronę korytarza obwodowego. Panie Adamie, tłumaczył. Pewnie nie zobaczy pan nikogo ze swojej obstawy, ale proszę się nie martwić, my tam będziemy. Będzie nas więcej niż zwykle. Proszę się nie bać, tylko trzymać się planu. Chcemy zrobić zasadzkę na tych, co na pana polują, i dać wiadomość, że to nie popłaca. Ufałem mu, więc zrobiłem to, o co prosił. Zamiast zjeść obiad w grzybni, poszedłem do łącznika. Stołówka w łączniku serwowała takie same posiłki jak wszędzie indziej. W porównaniu z grzybnią, był tutaj tłok. Nie dostrzegłem jednak, by ktoś się na mnie gapił, nie czułem się zagrożony. Zjadłem kotleta białkowego oraz porcję kiszonki, popiłem kawą zbożową. Potem ruszyłem z powrotem do grzybni z góry ustaloną przez strunę trasą. Zszedłem z korytarza krzyżowego i wszedłem w drugi wewnętrzny. Po kilkudziesięciu metrach skrzypnęły drzwi jednej z wnęk za moimi plecami i usłyszałem głos paszy. Wiedziałem, że w końcu zrobisz coś głupiego, Wąchacz. Nawet nie oglądałem się, tylko pobiegłem przed siebie. Skręciłem w prawo, w najbliższy korytarz wewnętrzny. Przebiegłem cztery segmenty, mijając w pełnym biegu zaskoczonych modłowców. Nie dotarłem jednak do korytarza obwodowego, tak jak było w planie. Na mojej drodze stanął ponury porządkowy, trzymający czarną pałkę. Zawróciłem ale drogę ucieczki odciął mi kolejny porządkowy. To nie mogło się dobrze skończyć. Porządkowi jednak nie zbliżali się do mnie, nie próbowali mnie pobić, tylko stali tam i czekali. Domyśliłem się, że mieli rozkaz czekać na paszę. Rozpiałem kombinezon i wyjąłem nóż z ukrytej tam wewnętrznej kieszeni. Ukryłem go w rękawie. — No, no, wąchacz! — usłyszałem głos paszy pojawił się za plecami jednego z porządkowych zrobimy to jak mężczyźni ty i ja bez żadnego noża wyszedł przed porządkowego i zbliżył się na kilka metrów pokazał że ma puste ręce był ubrany w szary techniczny kombinezon twarz miał czerwoną wargi drżały mu z tłumionej wściekłości no to jak będzie sam na sam Zignorowałem jego słowa i nadal ściskałem nóż w rękawie. Pasza cmoknął z niezadowoleniem i pogroził mi włochatym paluchem. Myślałeś, że zapomnę. Nie wąchacz. Pasza nie zapomina. Już się zaczęli śmiać w modułach, że wielki pasza nie może zrobić porządku z bylem róweczką. Ale teraz pasza rozdepcze róweczkę. Przerwał swoją tyradę. Bo obaj kwadratogębni porządkowi nagle zwiotczeli i upadli, jakby ktoś jednym ruchem usunął z nich wszystkie kości. Z zaporządkowych, po obu stronach korytarza, wyłoniły się bandziaki struny. Co wy gównie! zaczął ryczeć pasza, ale przerwał, gdy celnie i silnie rzucony kamień wybił mu przednie zęby. Zawył bardziej z zaskoczenia niż z bólu, struga krwi polała się na brzuch. Zewsząd posypał się na niego grad kamieni. Celowali w głowę. Pasza kucnął i osłaniał się grubymi łapskami, ale kolejne pociski trafiały go w czaszkę. Rozrywały skórę, uderzały głucho o kości. Wkrótce cała twarz i górna połowa kombinezonu były we krwi. Ośmiu chłopców wbiegło przede mnie i oddzieliło mnie od paszy. Cały czas rzucali kamieniami. Ten ryczał coś niezrozumiale. Bo jeszcze nie dotarło do niego, że nie jest tu drapieżnikiem, ale ofiarą. Jedne z drzwi od wnęki uchyliły się na chwilę, ale zaraz zamknęły się z trzaskiem. Nikt nie chciał być świadkiem morderstwa. Z tego były tylko kłopoty. Nagle pasza zrozumiał, że musi zareagować, bo umrze. Poderwał się na nogi i zaczął biec przed siebie zasłaniając twarz i szyję. Pochylił się, żeby trudniej go było trafić w tył głowy. Bandziaki ani przez chwilę nie przestawały rzucać. W każdej sekundzie co najmniej pięć kamieni uderzało w porządkowego. Żaden jednak nie trafiał w kluczowe punkty na ciele. Ostre kawałki wbijały się w przedramiona i plecy, ale nie mogły go zatrzymać. Zbliżał się do chłopców struny z wrzaskiem, ale oni nie ruszali się. Wydawało się, że uderzy w dzieci, roztrąci je na boki, zmiażdży swoim cielskiem i ucieknie. Nagle jednak jeden z bandziaków wybiegł mu na spotkanie. Nie był najmniejszy, miał co najmniej siedem, może osiem lat. Wystrzelił ku paszy jak z procy. Ten pewnie nawet go nie zauważył. Biegł na oślep. Tuż przed porządkowym chłopak odbił się i obiema rękami złapał go za zakroczną nogę. Pasza runął na ziemię. Z za małych chłopców rzucających kamieniami wyskoczyło teraz kilku starszych, ośmiu, dziewięciu i dziesięcioletnich. Mieli w rękach pałki i zaczęli walić nimi paszę w głowę. Porządkowy nie zdążył wstać ani się skutecznie osłonić. Której z uderzeń trafiło w końcu tam, gdzie trzeba i olbrzymi mężczyzna stracił przytomność. Z tłumu bandziaków wyłonił się struna. Miał w ręku duży kawałek zaostrzonej skały. Musiała ważyć co najmniej pięć kilogramów. Zacząłem biec w jego kierunku. Chciałem krzyknąć, bo w końcu zrozumiałem, co się stanie. Struna wzniósł wysoko skałę i opuścił ostrym końcem na kark paszy. Rozległ się chrzęst łamanych kości. Krew popłynęła na kamienną posadzkę. Utworzyła pod ciałem porządkowego kałużę. Kałużę, która mogła oznaczać tylko jedno. Zabiłeś go. Wystękałem. Poczułem, że opuszczają mnie wszystkie siły. Oparłem się o ścianę korytarza. Nogi ugięły się pode mną. Obejrzałem się za siebie. Nie było już porządkowego, który blokował mnie ucieczkę przed paszą. Gdzie on się podział? Odwróciłem znowu głowę w stronę ciała paszy. Dzieciaki obskoczyły go z każdej strony. Unieśli mu nogi i używając strunowych pił dwóch jedenastolatków odcinało je od korpusu. Po krótkiej chwili sali byli umazani we krwi. Zemdliło mnie. Struna wyrósł przede mną jak duch, zasłaniając widok. Otoczył mnie ramionami. Zacząłem się trząść. W powietrzu rozszedł się intensywny. Lekko kwaśny zapach krwi, a potem smród rozdzieranych wnętrzności. I te dźwięki, jakby mlaskanie wielkiego potwora, miażdżącego w szczękach ofiarę. On i porządkowi muszą teraz zniknąć, wytłumaczył spokojnie struna. To sprawa życia i śmierci. Mogliby nam tego nie darować. Jak zniknąć? Zapytałem ale tak naprawdę chyba nie chciałem wiedzieć. Rozciapkamy ich, a potem wrzucimy po kawałku do szambiarek. Trochę może rozrzucimy po obwodowcach w paru modułach. Jest nas trzydziestu czterech, to na każdego wypada około osiem kilo ciapki. To nie tak dużo, a objętościowo wiele mniej niż się wydaje. Ciapki? Zapytałem. Byłem skołowany. Zerknąłem nad ramieniem struny. Dzieci zamieniły się w zakrwawione potwory. To co leżało w korytarzu nie przypominało już człowieka, ale krwawy, dymiący ochłap mięsa. Tak, stary sposób bandziaków, wytłumaczył struna cierpliwie i wziął mnie pod ramię. Zaraz podbiegł jeszcze jeden ze starszych chłopaków i zaczął mnie podtrzymywać z drugiej strony. Zaczęliśmy oddalać się od miażdżonego metodycznie ciała paszy. Robi się ciapkę. Kontynuował struna beznamiętnie. Kości nie można zostawić nigdzie w modułach, bo zawsze ktoś je w końcu znajdzie. Trzeba je pogruchotać kamieniami na drobniutkie kawałki i zmieszać z resztą. Wyschniętymi kawałkami ciapki tu i ówdzie nikt się nie przejmuje. Zresztą, jak już zostawiamy ciapkę w obłodowcach, to w takich miejscach, by w nią nie wdepnąć. Ale ciapka z paszy i tych dwóch porządkowych. Znajdzie się w szambiarkach, głównie w szambiarkach, tak bezpieczniej. Ja muszę, muszę, wystękałem, muszę odpocząć, iść do wnęki. Zostawię jeszcze obstawę na kilka dni, panie Adamie, powiedział Struna. Ale jak się rozniesie, że paszy już nie ma, to uznam, że wypełniliśmy umowę. Może tak być? Nikt nie będzie gonił za nagrodą której nie będzie miał kto dać. Pokiwałem głową na znak zgody, czułem się jak w malignie, oszołomiony, chciałem być daleko, jak najdalej od tamtego miejsca. Struna miał rację, gdy rozniosło się, że pasza zniknął, wszyscy zapomnieli o jego nagrodzie za moją głowę. Prowadził wiele ciemnych interesów, z wieloma ludźmi zadzierał, więc jego zaginięcia nikt nie powiązał ze mną. Pasza zniknął, a wraz z nim moje problemy w modułach. Ale dotąd w koszmarach nawiedza mnie obraz kilkuletnich chłopców, całych obryzganych krwią, tłukących w niego kamieniami. Kilka dni później przyszło kolejne wezwanie. Dziewiąte wyjście. Zareagowałem na nie obojętnie. Pierwszy raz ani się nie ucieszyłem, ani zmartwiłem. Odebrałem po prostu papier... I poszedłem do łaźni na poranną lodowatą kąpiel. Później poczytałem Antoniemu przez godzinę książkę. Zacząłem tak robić od paru dni. Antoni wypożyczał książki, a ja mu czytałem. Wszystkie znał prawie na pamięć, bo biblioteka w modułach nie była dobrze zaopatrzona, ale i tak zapewniał mnie, że to była dla niego wielka przyjemność. Następnego dnia rano stawiłem się w łączniku. Zdziwiłem się, gdy zobaczyłem sierżanta Junga. Okazało się, że będzie moim przewodnikiem na wyjściu. Ten sam, którego szkolenie, ale przede wszystkim szczere rady, przyczyniły się w dużej mierze do tego, że nadal żyłem. Wyglądał o wiele groźniej niż na szkoleniu, może dlatego, że włożył mundur żołnierza zwiadu, z kilkoma płytkami pancerza wsuniętymi w kieszenie, na nogach i korpusie, wydawał się umięśniony. Nie była to pełna płyta, ale i tak to robiło wrażenie. Oprócz tego, pełne uzbrojenie: karabinek wpięty w uchwyt piersiowy, kusza na łudzie, a po drugiej stronie, przy pasie, nóż i rewolwer kinetyczny. Tylko twarz ta sama: pomarszczona, zmęczona, podkrążone oczy, jakby nie spało od miesięcy. To nie przypadek, że tu jesteś. Zaczął klepiąc mnie po ramieniu. Wybrałem cię specjalnie na to wyjście. Głośno o tobie. Umiesz, kurwa, przeżyć. Masz dużo szczęścia. Pójdziesz ze mną i pięcioma chłopakami ze zwiadów pancernicy. Nie zrób mi wstydu, dobra? Postaram się, zapewniłem, i przyjrzałem się pozostałym mrówom. Wszyscy byli mocno zbudowani i posępni. Widać było, że mieli doświadczenie. I nie raz byli na zewnątrz. Wyglądali jak brygada hutników, przygotowująca się na swoją zmianę. Przed tunelem południowym założyliśmy plecaki, nie były ciężkie. Nieśliśmy głównie amunicję dla kinetyków i karabinków, żywność, wodę i zapasowe bełty. Naliczyłem dwadzieścia racji dziennych, a niosłem je również dla jednego ze zjadowców, więc nie mogliśmy iść daleko. Gdy wyszliśmy na powierzchnię, powitał nas deszcz. Zachmurzone niebo, przenikliwy zimny wiatr i rozmiękła ziemia. Nie robiliśmy przerw w marszu i szliśmy szybkim tempem na południe przez góry. Teren był wyjątkowo trudny, kamienisty i śliski. Kilka razy przewróciłem się, a raz stoczyłem po zboczu i zatrzymałem na drzewie. Szczerze mówiąc, ledwo nadążałem. Już po pół godzinie byłem spocony, po dwóch godzinach krwawiły mi stopy a po sześciu marzyłem tylko, by się położyć. Na skalę, mchu, gałęziach, nawet w pieprzonej kałuży błota. Sądziłem, że to kompletnie bez sensu tak gnać. Co będziemy robić przez tyle czasu w Melinie? Ale szybko się przekonałem, skąd takie tempo. Kiedy minęliśmy Melinę, nie zatrzymując się nawet na krótką przerwę, zrozumiałem, że pancernica chce pokonać dwukrotnie dłuższy dystans jednego dnia. Od godziny uspokajałem moje wymęczone ciało, że zaraz odpocznie, a tu okazało się, że muszę iść drugie tyle. Chciało mi się płakać. Wszystko mnie bolało. Było tylko jedno wyjście. Trans. Kompletny trans. Wlepiłem oczy w ziemię i przez kolejne sześć godzin robiłem to, przed czym najbardziej ostrzegał Jung. Zamknąłem się na wszystko wokół, ale inaczej. Nie mógłbym nadążyć. Gdy dotarliśmy do Meliny po blisko dwunastogodzinnym marszu, byłem tak wyczerpany i otumaniony, że kręciło mi się w głowie, widziałem mroczki przed oczami, nikt nie miał ochoty zamienić nawet słowa. Umyłem tylko twarz w strumieniu i poszedłem spać. Spocony, zabłocony i śmierdzący. Następnego dnia bolało mnie wszystko a szczególnie biodra, stopy mi spuchły. Gdy prałem skarpetki, woda w strumieniu zrobiła się na moment różowa. Dzisiaj też tak idziemy? Zagadnąłem Junga przed wyjściem z Meliny. Nie, zaprzeczył, dzisiaj nie damy rady. Po pierwsze, musielibyśmy pokonać ponad sto kilometrów po górach, co jest niemożliwe. A po drugie, tutaj naprawdę trzeba uważać. Są hordy, watachy i dzikie zwierzęta. Trzeba iść ostrożnie. Popsuła się pogoda. Zaczął padać gruby deszcz i padał tak przez kilka godzin. Ścieżka zamieniła się w trzęsawisko, wciągające nogi po kostki. Dowódca drużyny zwiadu, sierżant Finski, nadawał wolniejsze tempo. Był to niski i bardzo krępy mężczyzna. Miał starannie przystrzyżoną czarną brodę i wąsy. Codziennie przed wymarszem poprawiał jej wygląd nożyczkami i brzytwą. Dlatego w zwiadzie nazywali go galanty. Deszcz jeszcze bardziej spowolnił marsz. Gdy dotarliśmy do Meliny, byliśmy zziębnięci i całkowicie przemoczeni. Fiński kazał rozpalić ogień. To była jaskinia. Dym znikał gdzieś w górze, w szczelinach skał i nie przeszkadzał. W środku znaleźliśmy duży zapas suchego drewna. To nie pierwszy raz, kiedy rozpalano tam ognisko. Wszyscy się ucieszyli z ognia. Zbiliśmy z kijów prowizoryczne suszarki i rozstawiliśmy je wokół ogniska. Podgrzaliśmy racje żywnościowe w menaszkach. Sierżant fiński zaparzył wszystkim chętnym mocnej czarnej herbaty. Bardzo mi smakowała. Pierwszy raz piłem herbatę. To był równy facet, ten fiński. Dobrze wiedzieć, że są i tacy. Do świtu zostało wiele godzin, więc zaczęliśmy rozmawiać. Udało się namówić dowódcę drużyny zwiadu, by powiedział po kogo idziemy. Spóźnia się karawana specjalna, powiedział, muskając idealnie przystrzyżoną brodę. Szła pod Pragę do centrum handlowego. Rzadko tam chodzimy. I nie bez powodu. Ale damy z kompleksu zasmakowały w ładnych kieckach, więc nadstawiamy teraz karku, oczywiście, z rozkazu ich mężów. Miałem ochotę palnąć się w czoło. Jak mogłem nie skojarzyć tej trasy? Może dlatego, że większość czasu spędzałem wtedy z Ewą i byłem tak zmęczony, że nie zwracałem uwagi na okolicę. Szedł z nimi zwiad, jak za pierwszym razem? Zapytałem. Tak, potwierdził fiński. I zmarszczył starannie wypielęgnowane brwi. Zdziwił się, że tyle wiem o pierwszej karawanie. Szedłeś wtedy z nimi może? zapytał. Skinąłem głową, potwierdzając jego domysły. To wiesz, że to potężna grupa, nawet większa niż pancernica. Nie podoba mi się to, chłopaki. Jeżeli coś ich tam zatrzymało, to pewnie i nas zatrzyma. Pierwsze ciało znaleźliśmy po południu następnego dnia. To była jedna z mrów. Śmierdziało tak, że najpierw je poczuliśmy, zanim zauważyliśmy, chociaż leżało na środku ścieżki. Ciało chłopaka było skręcone, jakby umierał w męczarniach, oblepione krwią, błotem i igliwiem. Oblazły je mrówki, obsiadły muchy. Czarno-zielona, kłębiąca się z głośnym bzyczeniem chmara. Gdy Jung odgonił je kijem, zauważyłem, że mrówie brakowało ćwierci czaszki. Tkanka na brzegu rany była zwęglona. Pociski energetyczne, szepnął Jung. To były drony. Wskazał na gałęzie i pnie drzew nad naszymi głowami. Na wysokości pięciu sześciu metrów dostrzegłem wyrwy, nadpaloną korę i połamane gałęzie. Jeden pień był przepalony na wylot. Czubki kilku cienkich sosen złamały się i zwisały smętnie oparte o gałęzie innych drzew. Na dole, gdy się dobrze przyjrzałem, też zauważyłem ślady po kanonadzie dronów. Widać, że tam zaczął je gonić, wskazał Jung. On strzela szybko i musi celować skręcając. Więc jak zmieniasz kierunek biegu i lawirujesz między pniami drzew, to może trochę dłużej pożyjesz. A nawet się uratujesz. Jak? Zapytałem i wzruszyłem ramionami. Przecież drony to śmierć. Sam tak mówiłeś. Mówiłem, mówiłem, przyznał Jung, uśmiechając się lekko. Rozbawiłem go chyba tym, że tak dobrze zapamiętałem jego słowa ze szkolenia. Ale inna prawda jest dla zielonych, a inna dla tych, co już trochę dźwigali. Kłamałem dla waszego dobra. To jaka jest teraz dla mnie prawda? Zapytałem. Albo przysługująca mi teraz wersja prawdy. Ano taka, że możesz zawsze zdążyć dobiec do jaskini. Albo bunkra w lesie. Albo jakiejś nory pod wykrotem. Bo tam dron może cię stracić z celownika. Lub nie będzie mógł się sam za tobą wcisnąć. Wtedy mogą dać ci spokój i przeżyjesz. Cuda się zdarzają. No... Ale temu biedakowi się nie udało, wskazałem na martwą mrówę. Nie, temu nie. Murwa nie wyjęła nawet broni. Policzyłem bełty w kołczanie. Trzydzieści. Miecz i nóż tkwiły wciąż w pochwach. Nie walczyła, tylko uciekała. Żołnierze, po stopniu rozkładu, ocenili, że umarł przed dwoma albo trzema dniami. Później znaleźliśmy innych. Razem dziewięciu. Jeszcze sześciu żołnierzy zwiadu i dwie mrówy. Wszyscy zginęli od pocisków energetycznych, ale dwóch miało jeszcze rany od odłamków. Pięciu żołnierzom zwiadu brakowało rewolwerów kinetycznych, karabinków wraz z amunicją oraz granatów. Fiński zaklął, gdy to zobaczył. — Aremiarze, kurwa! — mruknął. Zrobili zasadzkę. Rozkazał wrócić na ścieżkę. Szliśmy wolno, rozglądając się i znaleźliśmy przyczynę ataku dronów pół kilometra od pierwszego ciała. Płytki dół miał średnicę około metra. Kora i liście okolicznych drzew były poszatkowane odłamkami. Podłożyli tu minę, ścierwa, powiedział Jung. Czują się coraz pewniej. Tak to jest, jak się przystało ich temperować i zaczęło z nimi handlować. Fiński wezwał Junga na krótką rozmowę. Po chwili nasz przewodnik wrócił do nas i wydał rozkazy. Zbierzemy i zakopiamy ciała naszych, powiedział. Fiński mówi, że możemy wziąć broń zwiadowcy, którego ciała nie znaleźli i nie ograbili. Któryś z was strzelał z kinetyka albo karabinka? Ja z kinetyka powiedziałem, unosząc rękę. Jung spojrzał mi w twarz i zmarszczył brwi. Stran cię uczył. Tak. Dobra, dostaniesz go. Nikt inny z was nie miał w rękach kinetyka, prawda? Nikt się nie odezwał. Tylko przełóż pochwy amunicyjne na swoją uprząż. Jak nie będziesz miał szybkiego dostępu do magazynków, to do dupy taki wojak. Ćwiczyłem to ze straniem, uspokoiłem go. Czułem, jak przyspiesza mi serce. Gardło zaczęło puchnąć od strachu. Domyślałem się, że Fiński planuje atak na haremiarzy. A to oznaczało zabijanie ludzi. Nie chciałem zabijać, ale wiedziałem, że kiedyś nastąpi moment, że będę musiał to robić. Dobra, a kto strzelał z karabinka? Zapytał po raz drugi Jung. Ja, zachuczała jedna mruwa. Mężczyzna był zwalisty, miał grubo grubokościstą, jakby wyciosaną z kamienia twarz i był łysy. Wczoraj przy ognisku... Okazało się jednak, że to bardzo towarzyski i niezwykle zabawny człowiek. Nazywali go Szrek. Ktoś jeszcze umie, czy tylko Szrek? Nikt się nie zgłosił. No dobra! Jung dziwnie wyszczerzył zęby i mrugnął najpierw do mnie, a potem do Szreka. Wąchacz bierze kinetyka, a szrek karabinek. Cieszę się, że jesteście odważni. Wyciągnął rękę i poklepał nas po plecach. Jeżeli wrócicie cali do olbrzyma, to wystaram się dla was o jakieś punkty. Przecież mogliście zawsze udać, że nie umiecie strzelać i wtedy nie bylibyście na pierwszej linii, razem ze zwiadem, tylko z tyłu. Gdzie jest bezpieczniej? Nie jesteście przecież żołnierzami. Popatrzyliśmy na siebie ze szrekiem. Ja nie wiedziałem, że idziemy na pierwszą linię i wyglądało na to, że szrek też nie. A i jeszcze jedno, powiedział Junk. Weźcie płytki z mundurów martwych zwiadowców. Są wewnątrz w kieszeniach zapinanych na suwak. To wersja grafiksowo-grafelowa. Nie są ciężkie, a zapewniają pełną ochronę przed wszystkim, czym mogą do was strzelać haremiarze. Nie mówię, żebyście zakładali od razu pełną płytę, ale weźcie chociaż piersiowe, osłone na bebechy. Włóżcie też w swoje kaski płytki na płat czołowy i potylicę. To minimum. Możecie oczywiście założyć wszystko, jak chcecie. I nie mówię tego do szreka i wąchacza. Jung spojrzał na resztę mrów. Harmiarze w ogóle nie ruszyli płytek, więc każdy może mieć na sobie pełną płytę. Nie wiem, czy będą pasować rozmiary, ale każdy może mieć osłonę. Mrówy skinęły głowami. Z reguły nie zakładaliśmy na siebie więcej balastu niż trzeba, ale tutaj sytuacja była inna. Przed wymarszem... Wykopaliśmy grób, jeden dla wszystkich żołnierzy pół kilometra od ścieżki. Musieliśmy zakopać ciała jak najszybciej. Gdybyśmy tego nie zrobili, to wyczułaby je jakaś watacha, i przy powrocie mielibyśmy na głowie psowate. Zbiorowa mogiła takie były zasady. Nie było czasu na nic porządniejszego. A i tak, zajęło nam to godzinę, bo nie mieliśmy łopat i musieliśmy używać mieczy. Z powodu deszczu w ziemia była miękka. Grób miał dwa metry na dwa i był głęboki na metr. Zaciągnęliśmy ciała przed mogiłę. Fiński zabrał martwym nieśmiertelniki. Potem zdjęliśmy z ciał plecaki i cały sprzęt włącznie ze wszystkimi płytami. To było nieprzyjemne i trudne zadanie. Musieliśmy rozpinać im mundury, rozsuwać wewnętrzne kieszenie i odrywać zamocowane na rzep płytki. Trzeba było do tego siły, zręczności i mocnego żołądka, bo ciała były w stanie zaawansowanego rozkładu. To, czego nie mieliśmy zamiaru używać, włożyliśmy do plecaków i zawiesiliśmy na drzewach. Albo my, albo ktoś inny zaniesie to wszystko potem do olbrzyma. Ciała ułożyliśmy w grobie ciasno jedno przy drugim. Sierżant Fiński powiedział kilka słów, i oddaliśmy im cześć chwilą ciszy. Przysypaliśmy potem ziemią i dodatkowo ułożyliśmy na grobie gałęzie. Nie wszystkie mrówy zdecydowały się na założenie płytek. Dwóch nie wzięło ich w ogóle. Jedna wersję minimum. Tylko ja i Shrek założyliśmy pełną płytę. Znalazłem żołnierza z drugim rozmiarem, czyli moim. Zamocowanie wszystkich płytek zajęło mi 15 minut. Najtrudniejsze było przyłożenie ich do rzepów w odpowiednim miejscu, Każda płytka była zamknięta w szarej pochwie. Z jednej strony był przyszyty mocny czarny rzep. Miały z reguły prostokątny kształt, ale niektóre były półokrągłe i dostosowane do obszaru ciała, jaki miały osłaniać. Myślałem, że będą sztywne, ale uginały się lekko jak wygarbowana bydlęca skóra. Kiedy pochowaliśmy zabitych, Jung udał się na następną rozmowę z Finskim. Debatowali tam z piętnaście minut, aż wróciło dwóch zwiadowców z Meldunkiem. My mruwy, usiedliśmy na kamieniach, obserwowaliśmy dowódcę drużyny zwiadu i naszego przewodnika. Oficjalnie pancernicą dowodził Finski, ale Jung był doświadczony i zwalisty sierżant cenił sobie to doświadczenie. W końcu wszystko ustalili. Kiedy wrócił Jung, nie miał dla nas dobrych wieści. — Za chwilę ruszamy — powiedział, siadając na umszałym pniu. — Co tam znaleźli? — zapytałem. — Miejsce, gdzie stała klatka z grafelu. Junk wzruszył ramionami. — Podróżywała nią jakaś modnisia, Ewa Boa. Mocne dziadostwo jak cholera. I pewnie wpuściła do niej cztery ocalałe mrówy. Tych, którzy ją nieśli. Mieli szczęście. Padał mocny deszcz i sensory dronów zostały upośledzone. Pewnie przez grubą warstwę mokrego grafelu, deszcz i wilgoć osłabiają czujniki. Nie ostrzelały ich. To gdzie klatka? zapytałem. Serce przyspieszyło mi. Nie wiedziałem, że tam była Ewa. Moja Ewa. Jung zerknął na mnie. Widziałem na jego twarzy rozbawienie, ale potem spojrzał mi w oczy i spoważniał. Ten człowiek wiedział dużo o życiu. Ale potem przyszli haremiarze, wytłumaczył spokojnie. Zabrali klatkę, ale musieli się namęczyć. Była mocno zakotwiczona do podłoża i wykopali wokół każdej kotwicy metrowy dół, żeby ją ruszyć z miejsca. Potem przewrócili kilka razy. Widać to było wyraźnie po śladach na ziemi i trawie. Chcieli ich zmusić do otwarcia klatki, ale nie zdołali. Mamy więc potencjalnie do uratowania pięć osób. Jung przerwał na chwilę i podrapał się po łydce. — Policzyli po śladach, ilu jest charymiarzy? — zapytała przytomnie jedna z mrów. Odezwała się pierwszy raz od wyjścia. W każdej wolnej chwili czytała książkę. Papierową, normalną książkę. — Około dwudziestu — odpowiedział Jung. — Tak mało? — zdziwił się Szrek. — Tak! Bo to pewnie patrol był na zebranie łupów. Wracają teraz do swojej nory. Tam pewnie jak zwykle, koło stu. To gdzie idziemy? zachuczał szrek. To właśnie zła wiadomość westchnął Jung. Idziemy po śladach haremiarzy. Wiemy, że niosą klatkę do swojej nory. Tam na pewno jakoś ją otworzą. Albo zmuszą naszych, żeby ją otworzyli. Według zwiadu. Mają przed nami pół dnia przewagi. Idą wolno, bo muszą nieść ciężką klatkę. Nie wiemy, czy mają norę blisko czy daleko. Trzeba jednak zakładać, że nie dogonimy ich do zmroku. Będziemy musieli nocować na drzewach. To jest właśnie zła wiadomość. Jutro doganiamy charymiarzy, przejmujemy klatkę i wracamy do Olbrzyma. Taki jest plan. — A jak zdążą schować się w norze? — zapytałem. — Nie wiem. W zależności od nory i wielkości bandy haremiarzy. Zdecyduje fiński. On tu jest od żołnierki. Szliśmy bardzo szybko. Trzech zwiadowców z przodu szukało śladów haremiarzy. Nie mieli z tym trudności. Grunt był mokry, a ci, którzy nieśli klatkę, zostawiali bardzo głębokie ślady. Nawet ja bym nie zgubił takiego tropu. Znowu wpadłem w trans. Zatrzymaliśmy się tuż przed zmrokiem. Niebo było zachmurzone, bez gwiazd i księżyca, więc musieliśmy się zatrzymać. Żałowałem, że wsadziłem w swój mundur wszystkie płytki. Może to tylko trzy kilo, ale nie byłem do nich przyzwyczajony. Dorobiłem się kolejnych krwawych obtarć na całym ciele. Swędziały i piekły od potu jak diabli. Nie było się jednak gdzie umyć, ani czego zjeść. Musieliśmy znaleźć dobre drzewo po ciemku i dobrą gałąź do spania. Przeklinałem teraz moją głupotę. Miałem przecież kupić hamak za punkty, jak radził parę miesięcy temu Jung, ale tego nie zrobiłem i musiałem przyczepiać się linkami do pnia. Drzewo miało grube gałęzie i szerokie liście. Trochę chroniło przed deszczem, który znowu zaczął zacinać. Nie mogłem zasnąć. Wszystko mnie bolało. Byłem głodny i spragniony. Szrek jednak nie narzekał. Myślałem, że tylko zgrywa twardziela, ale on po kilku minutach zaczął chrapać. Niektórzy to mają grubą skórę. Ten facet był stworzony do żołnierki. Zapadłem w jakiś dziwny półsen, z którego wybudził mnie gwizd. Straciłem równowagę, i gdyby nie linka, którą przypiąłem się do drzewa, to bym spadł z trzech metrów. Rozejrzałem się półprzytomnie. — To Jung — powiedział Szrek. — Chce, żebyśmy zeszli na dół. — Jak to? — zapytałem głupawo. — Już świt? — Tak, tylko taki bez słońca — zakpił. — Złaś, pewnie nam wyjaśni. Postękując i sycząc, zlazłem na dół. Jung siedział na moim plecaku, który ściągnął z drzewa. — Brać co trzeba i za mną — rozkazał. Szliśmy za dwie minuty do polany. Była tam już reszta mrów i wszyscy żołnierze zwiadu. — Spójrzcie — powiedział bez słowa wstępu Fiński i wskazał ręką. — Stąd dobrze widać. Obróciłem się w tamtym kierunku. Las był czarny, jak wszędzie, ale niebo wydawało się jaśniejsze. — To łuna od ognia — powiedział Fiński. — Pojawiła się godzinę temu i wysłaliśmy tam zwiadowców. Wrócili niedawno i zdali meldunek. Cztery kilometry stąd jest gospodarstwo rolne. Większość budynków zniszczona, ale jeden, murowaną stodołę, haremiarze zamienili w melinę. W środku jest klatka z naszymi ludźmi. Haremiarze palą pod nią ogień. Widocznie tylko taki sposób wymyślili, żeby zmusić ich do wyjścia. Ruszamy natychmiast. Jeżeli się pospieszymy, może któregoś z naszych jeszcze znajdziemy żywego. Cztery kilometry do stodoły pokonaliśmy truchtem. Kilkaset metrów przed budynkiem, stary las zamienił się w lesizdę. Pewnie kiedyś były tu pola uprawne. Widać było już wyraźnie zabudowania. Słyszałem, jak Finski zaczął wydawać swoim żołnierzom rozkazy. Później zbliżył się do mnie i do szreka. Trzymajcie się mnie, szepnął. Powiem, co robić, kiedy trzeba będzie robić. Nie będziemy strzelać z palnej, wszystko na cicho. Szereg skinął głową. To do niego mówił sierżant fiński, bo tylko on miał karabinek. Kiedy byliśmy kilka metrów od budynku, zauważyłem, że wszystkie okna i drzwi zabito świeżymi deskami. Słychać było wyraźnie śmiech i krzyki haremiarzy. Łuna już przygasała. Nie dodawali już do ognia. Żołnierze zwiadu zrzucili plecaki i zaczęli wdrapywać się po ścianach budynku na dach. W wielu miejscach był dziurawy, stamtąd mogli strzelać do charymiarzy jak do kaczek. Fiński zaprowadził nas do jednego z okien. Wiedział, gdzie idzie. Pewnie zwiadowcy wskazali mu to miejsce. Okno było niewielkie i zabite deskami. Wyjął miecz i podważył gwoździe. Kazał nam gestem robić to samo. Usunęliśmy jedną z dwóch warstw desek. Przez szparę prześwitywało światło. Poluzowaliśmy jeszcze gwoździe dwóch desek. Plan jest taki, szepnął Fiński. Patrzycie, co jest w środku, i wybieramy cele. Potem odrywamy deskę i zabijamy ilu się da. Chłopaki na górze też zaczną strzelać zaraz po nas. Zanim te skurwysyny się zorientują, co się dzieje, zostanie ich tylko kilku. Wyczyścimy ich potem na spokojnie. Tylko nie wchodzić przez to okno, trzymać łby nisko, chować się za ścianą i strzelać celnie. Zrozumiano? Skinęliśmy głowami w odpowiedzi. Stodoła w środku nie miała żadnych ścian działowych. Przestrzeń poprzecinana była tylko grubymi, kwadratowymi belkami. Na samym środku pomieszczenia, na okrągłym palenisku z kamieni, stała pusta grafelowa klatka. Palił się jeszcze pod nią ogień. Obok klatki cztery mrówy zawieszone głową w dół na poziomej belce. Jeśli jeszcze żyli, żar ogniska musiał ich parzyć w plecy. Byli całkowicie nadzy, zakrwawieni i tylko jeszcze jeden się ruszał. Pod ich głowami stały kałuże zakrzepłej krwi. Ubrany w czarny, skórzany płaszcz haremiarz rozgrzewał drucianą końcówkę bata w ognisku. Patrzył na ostatnią żywą mrówę jak głodny pies na kawał surowego mięsa. Dwóch stało obok niego, pili coś z kubków i śmiali się głośno. Widziałem jeszcze czterech leżących przy innym, mniejszym ognisku w głębi stodoły. To było jakieś dwadzieścia metrów. Dla mnie zbyt daleko na pewny strzał z kinetyka. Usłyszałem ryk gdzieś blisko i przesunąłem się, by widzieć pod ostrzejszym kątem. Zobaczyłem haremiarza, trzymającego się za zakrwawiony nos. Miał spuszczone spodnie i stał nad barłogiem ze szmat i siana. Leżała na nim na wznak kobieta. Była naga, nogi miała rozłączone i przywiązane za kostki grubą liną do drewnianych belek. Na jej głowę ktoś naciągnął brudny, płócienny worek. – Ty kurwo! – wrzasnął haremiarz. – Jeszcze wierzgasz? Jeszcze ci mało? Uderzył ją kilkukrotnie obiema pięściami w twarz, a potem na nią splunął. Przestała się ruszać. — Jak już każdy cię przerżnie, to cię potnę, głupia suka! — Kronos! — krzyknął haremiarz, podciągając spodnie. — Chodź! Teraz ty! — Rozwal tego Kronosa! — usłyszałem szept fińskiego. — I tego, co podciąga spodnie. — Później wal, gdzie chcesz. — Szrek, rozwal tego zwierzaka z biczem. — Celuj cię w brzuch! przynajmniej dwa razy Ja wezmę tych stojących a potem przy ogniskach Zacznij jak będą się mijali dasz sygnał żeby szereg wyrwał deskę Wyjąłem i odbezpieczyłem kinetyka zamiast wściekłości i gniewu zalała mnie fala zimnego spokoju Wcześniej bałem się że nie będę mógł zabijać Teraz czekałem na to z niecierpliwością Finski odsunął się też trzymał rewolwer gotowy do strzału Czekałem na odpowiedni moment. Szrek odłożył kuszę na ziemię i złapał deskę pośrodku okna. Ledwo się trzymała na gwoździach. Kronos, czyli wysoki i chudy, nagi do pasa haremiarz, zbliżał się do Ewy. Nie miałem już wątpliwości, że to Ewa. Haremiarz podrapał się po nieudolnie wytatuowanym na brzuchu niedźwiedziu i zaczął gmerać przy rozporku. Teraz! szepnąłem. Szrek wyrwał deskę. Wydawało mi się, że na odgłos piszczących w drewnie gwoździ wszyscy odwrócą się w naszą stronę. Nic takiego się nie wydarzyło. Kronos spokojnie gmerał przy rozporku. Poprzedni gwałciciel Ewy uniósł rękę, by klepnąć go po plecach. Sadysta z batem wymierzał następne uderzenie nieprzytomnej, wiszącej pod sufitem mrówie. A obserwatorzy tej kaźni przechylili kubki i skrzywili się po kolejnym łyku mocnego alkoholu. Oparłem kinetyko framugę okna i posłałem od razu cztery kule w stronę Kronosa. Pierwsza chybiła i uderzyła w słup za charymiarzem. Eksplodowały drzazgi i kurz. Druga rozerwała szyję. Krew chlusnęła na podłogę. Trzecia również chybiła, a czwarta trafiła Kronosa w okolicę wątroby. Obok ucha furknął mi bełt z kuszy szreka, a strzały fińskiego były jak jeden przyciągły zgrzyt. Przeniosłem muszkę na mój drugi cel. W stodole podniósł się wrzask. Kilka kul kinetyków uderzyło w deski nad naszymi głowami. Resztki szkła spadły z brzękiem na podłogę. Gwałciciel Ewy, który obiecał, że zabije ją, kiedy wszyscy się nią znudzą, rzucił się na ziemię. Za późno. Wpakowałem mu trzy kule w głowę. Czaszka eksplodowała, plamiąc wszystko wokół krwią. Kolejne kule rąbnęły w deski i ceglane ściany nad naszymi głowami. Zakasłałem od sypiącego się z góry ceglanego pyłu. Sięgnąłem po magazynek i spojrzałem na środek stodoły. Mężczyzna w skórzanym płaszczu klęczał z bełtem w piersi na wysokości mostka. Jeszcze trzymał w ręku bicz, jakby nawet w chwili śmierci nie mógł się z nim rozstać. Szrek łamał już swoją kuszę, by go dobić. Dwóch oglądających przed chwilą kaźń ostatniej żywej mrówy Leżało już podziurawionych w kałuży krwi. Fiński strzelał w kierunku tych przy ognisku. Uciekali, a kule sierżanta zabijały i raniły siejąc popłoch. Wszędzie wokół latały drzazgi z drewnianych zakurzonych słupów. I sypał się ceglany pył. Załadowałem kinetyka i poszukałem następnego celu. Zahaczyłem niechcący szreka, kiedy strzelał z kuszy. Bełt wbił się w ciało wiszącej martwej mrówy zamiast wchowającego się za stertą cegieł harmiarza. Wycelowałem i strzeliłem. Cegły rozpryskiwały się przy uderzeniu łowianych kul, jakby były ze szkła. Wystrzelałem cały magazynek i sięgnąłem po następny. Załadowałem i oparłem znowu rewolwer na framudze, ale fiński powstrzymał mnie szeptem. Nie strzelaj. Zamarłem z palcem na spuście. W stodole panowała cisza. Nikt nie wrzeszczał. Nie słychać było szamotaniny harmiarzy. Tylko trzask ognia i pojedyncze zgrzyty skinetyków. To żołnierze zwiadu dobijali rannych. Po kilkunastu sekundach zamarły nawet i te zgrzyty. Czysto rozległ się głos z góry, a potem kolejne trzy. Czysto! Czysto, czysto! Wchodzimy, krzyknął Fiński. Osłaniajcie. Wyrwaliśmy resztę desek i weszliśmy przez okno do środka. Sierżant kazał nam sprawdzić ze szrekiem, czy wszyscy haremiarzy są martwi. Mieliśmy dźgać ich nożami, jakbyśmy nie byli pewni. Nie posłuchałem. Odbiegłem do Ewy i zdjąłem płóciennych worek z głowy. Twarz była cała we krwi, spuchnięta. Oczy otwarte, patrzyły bez życia. Te cudowne niebieskie oczy. Były martwe. Ewa była martwa. Pancernica nie uratowała nikogo. Haremiarze zabili wszystkie mrówy. Ewa była gwałcona, pito ją i duszono. Nie wiem dlaczego umarła. Może jakaś zabłąkana kula trafiła ją w głowę, a może umarła już wcześniej od ciosów pięścią. Tego nigdy się nie dowiem. Dwie godziny zabrakło nam, by ich wszystkich ocalić i kilku minut, by ocalić Ewę. Pochowaliśmy ich wszystkich w zbiorowym grobie. Stodołem z harmiarzami spaliliśmy. Myślałem, że będę rozpaczał po Ewie, ale tak nie było. Czułem smutek, ale nie rozpacz. Miała rację, gdy mówiła, że jej nie kocham i miała rację wysyłając mnie do rozkoszniaczka, bym zaznał seksu z innymi kobietami. Miała rację, ukłamując mnie, że się spotkamy w kolejnej karawanie do centrum handlowego. Ocaliła mnie i nauczyła wiele. Byłem jej za to wdzięczny. Cześć, tu Bruno Siak, autor i lektor wszystkich opowiadań na tym kanale. Pamiętaj, że zostawiając lajka like i subskrybując kanał, zwiększasz moją motywację do pisania i nagrywania. Będzie więcej do usłyszenia.